Dzień dobry, dzisiaj Antonina Kraszewska jest naszą gościnią. Cześć. Dzień dobry. Niektóre dzieci są szczególne, myślę, że ty do nich należysz. Niektórzy zachwycają się tym, że ktoś jest dzieckiem i jeszcze przy okazji śpiewa, a myślę, że tutaj się ludzie zachwycają tym, że śpiewa, że to, że jesteś dzieckiem, to na marginesie. Ja widziałem twoją próbę na Święcie Trzech Braci. Było rewelacyjnie, aż nie mogłem uwierzyć, że to tylko próba, a nie występ. Jak wspominasz to Święto Trzech Braci? Święta Trzech Braci to na pewno było nowe doświadczenie, ponieważ mogłam zaśpiewać z żywym bębnem. No to było naprawdę niesamowite przeżycie. Bardzo się cieszę, że miałam taką możliwość. Muzycy, którzy ze mną grali, czyli pan Dawid Broszczakowski, Patryk Gajda oraz Wojciech Gąsior, są naprawdę bardzo profesjonalni. Kiedy mieliśmy próbę, to była próba w dzień koncertu. Od razu byli właśnie bardzo dobrze przygotowani, także próba przebiegła bardzo szybko. Potem właśnie mieliśmy próbę na scenie, no i potem sam koncert. Tak, no i twój singiel był również, twoja piosenka najnowsza, twoja, była na koncercie. Tak, dokładnie. Między innymi właśnie wykonałam swój twór. I to było naprawdę coś niesamowitego. Opowiedz trochę o tym tekście i o tym teledysku, bo można go zobaczyć. Dokładnie. Może ja zacznę od początku. Jest taka fundacja Młodzi Artyści Śpiewają, która właśnie organizuje co roku taki festiwal internetowy, gdzie właśnie główną nagrodą jest nagranie piosenki. I szczerze do dzisiaj nie dowierzam, że udało mi się ją zdobyć. No i kiedy właśnie się dowiedziałam, że dostałam tą nagrodę, fundacja wysłała mi taką ankietę, gdzie miałam bardzo dużo pytań właśnie o to, jak bym chciała, żeby ta piosenka wyglądała. No i właśnie pisałam o czym bym chciała, żeby była, w jakim klimacie i tak dalej, i tak dalej. No i właśnie moja piosenka opowiada o tym, że nie wolno się zatrzymywać w miejscu, że trzeba spełniać marzenia jak najszybciej, ponieważ kiedyś tego czasu może nam zabraknąć. I ty spełniasz te marzenia w sumie jak najszybciej. Jesteś dopiero pomiędzy 7. a 8. klasą, a osiągnęłaś już tak dużo. Dokładnie. Moim zdaniem właśnie marzenia są naprawdę niesamowitą rzeczą, ponieważ jak się ma marzenia, to także się ma cele, do których się non-stop dąży, przez co możemy się rozwijać. Tak. No i twoje najbliższe cele to tak naprawdę koncerty lipcowe. Dokładnie tak. Już 6 lipca w Amfiteatrze pod Grojcem w Żywcu wystąpię wraz z Orkiestrą Polskiej Muzyki Filmowej. Zaśpiewam tam utwór Voila po francusku, także będzie to lekkie wyzwanie dla mnie, bo szczerze nie uczę się francuskiego. A No uczysz i się co, właśnie. pewnie niemieckiego i angielskiego? Tak, w szkole uczę się angielskiego i niemieckiego. Tak, więc oprócz tego koncertu muzyki filmowej to będzie jeszcze, będą inne koncerty. Gdzie? Dokładnie, już. Potem, tydzień później, 13 lipca, zaśpiewam support przed moim voice'owym trenerem Dawidem Kwiatkowskim w Istebnej. Szczerze, trochę się stresuję, ale bardzo się cieszę, już nie mogę się tego dnia doczekać. I jest też taki obóz artystyczny, na który się wybierasz. Dokładnie tak. Od 4 do 13 lipca trwa drugi turnus obozów artystycznych. Szczerze, na początku myślałam, że to jest tylko obóz wokalny, ale ostatnio jak właśnie czytałam o tym obozie, okazało się, że tam nie będę miała tylko zajęcia ze śpiewu, ale także z tańca i aktorstwa, także na pewno się dużo nauczę. No tak, no to dobrze. I jeszcze Halina Młynkowa. Tak, właśnie Halina Młynkowa zaśpiewa na tym koncercie w Żywcu. Okej. To jest. Czyli plany wakacyjne, koncertowe, a czy jakiś odpoczynek też się szykuje, czy nie za bardzo? Odpoczynek też. Odpoczynek też. Tym bardziej, że świadectwo z paskiem słyszałem. Gratuluję. Dziękuję bardzo. A z czego masz czwórkę? Z niczego. A, no to super, no to rewelacyjne świadectwo. Dobrze, no to co? I później po 8 klasie już wiesz, gdzie pójdziesz, do jakiej szkoły?
Szczerze, jeszcze nie do końca. Okej, to będzie czas na to. Dobrze. To czego ci życzyć? Zapytam na koniec. Szczerze, nie wiem do końca, ale myślę, myślę, że spełnienia marzeń. Tak, no to tego ci życzę, tego spełnienia marzeń. A teraz zapytam cię jeszcze o jedną rzecz, bo teraz mi przyszło do głowy. Co jest dla ciebie trudnego tak w życiu? Co jest trudne dla ciebie? Czy masz takie rzeczy, które są trudne, ale je pokonujesz w jakiś sposób? Nie wiem, jak odpowiedzieć na to pytanie, bo szczerze, jeżeli są jakieś trudności, to zazwyczaj próbuję zawsze znaleźć coś dobrego w tym, przez co to nie jest jakaś wielka trudność. Okej, dobrze. Bardzo dziękuję. Antonina Kraszewska była naszym gościem. Życzymy wszystkim Państwu dobrych, spokojnych urlopów i dobrych wakacji. Dokładnie. Dziękuję.